Czołem ludziska! Z tej strony Staszek. Mieszynka. W końcu! Ile żeśmy czekali na Overcooked 2? Bardzo, bardzo długo czekaliśmy na ten sequel i wreszcie się doczekaliśmy. Gry chyba przedstawiać wam nie trzeba, szczególnie, że na pewno oglądaliście, a zakładam, że oglądaliście nasze potyczki w Overcooked 1. Jeżeli nie, to zapraszamy oczywiście do nadrobienia. Jest dwójka i jestem bardzo ciekawy, czym się różni, co tutaj twórcy dodali, czy to będzie lepsze, gorsze, czy w sumie nie wiadomo jakie. Ale przede wszystkim widać już pierwszą różnicę, nie wiem czy zauważyłaś. Polski język. Tak, nie było polskiej jestem wersji. Jestem zdumiona polskim językiem, nie wiedziałam, że będzie. Jest polski język. Myślę, że wielu z was to ucieszy. I jest też, od razu od początku możemy wybrać, jak wyglądają nasze postaci, więc ja, biorąc pod uwagę DLC, które sobie musiałem wykupić, bo kupiłem grę 5 minut po premierze, zapominając, że w preorderze dostałbym te DLC za darmo, no ale trudno. Mam unicorna, idealna postać dla mnie. Zajumał mi unicorna, no i zostawił tobie. Mnie z pandą, która jest urocza, tylko ma taką wkurzoną minę. Czyli standardowo twoja mina na co dzień też taka jest. Nieszczęśliwa z życia. Daj mi patelnię zamiast tego talerza. Dobra, moi drodzy, jest fabuła, są jakieś gry zręcznościowe, jestem ciekaw co to jest, jest też potyczka, może wszystko stąd liźniemy, zobaczymy. W sumie naraz wszystko chcielibyśmy wam pokazać, tak już. Są save sloty, co mnie też mocno cieszy, czyli można by sobie zapisać, grać w jedną grę na jednym slocie, ktoś inny dołącza to na drugim slocie. Albo na przykład o, na burger wyższym się tam miącha. Poziomie trudności jest instruktaż, nam jest na pewno potrzebny. My tu weterani. Ta gra jest oparta na faktach. Zmieniono jedynie imiona, miejsca i warzywa. O. Okej. Okay. Scenka fabularna. Zaraz po herbatce. Wreszcie! Tak długo czekałem na ten moment. Zadaliśmy sobie tyle trudu, aby zdobyć kulinarnego Nobla. Kevin, spójrz tylko. Oto słynny nekromniamniam ikon. Boże, to są gorsze słuchary niż ja rzucam. Bo to Necronomicon ogólnie tak, jest. Wiem, nie wiem, zrozumiałam. Czy się orientujesz. How? No gdyby będzie umiał, to bym się zdziwił. Co? How? Co masz na myśli, mówiąc, że to niebezpieczne? Nie wygłupiaj się. Ta książka zawiera sekretny przepis na osiągnięcie mistrzostwa w gotowaniu. W wielkiej misce rozpuść cukier w ciepłej wodzie, a następnie wymieszaj z drożdżami. Co z tego wyjdzie? Ty się znasz na gotowaniu. Ciasto z tego wyjdzie. W gorącej wodzie i z drożdżami nic. Pozostaw do wyrośnięcia, aż drożdże zaczną przypominać gęstą, kremową pianę. How? Dodaj sól i olej, a następnie dolej mąkę. Dodaj mąkę. To idziemy w stronę pizzy? Nie wiem, co to będzie. Ugnieć ciasto i przykryj wilgotną ściereczką. Oj, to koniec? Nie wiem. Postaw do wyrośnięcia. Oni tworzą z tego... Coś tam z grobu wyrośnie? Patrz! Zombie suchary! Suchary się podnoszą. Zombie suchary! Rośnie i rośnie. Jaka rozna cebula. Ale co rośnie? To jest dobre pytanie. Suchar rośnie. Bo komu rośnie? Nie, to nie tak miało być. To niemożliwe. Wolałem, jak gadał po angielsku, bo mogłem sobie interpretować po swojemu. Tak. Drożdżo zombie. A to są sucharko zombie. Taki sucho drożdż. Zombie. Sucho zombie. Suchombi. Ale zobacz, tam są już noże, więc coś mi się wydaje, że to jest nasza pierwsza kuchnia. Wow. Słyszałem, że w tej grze można rzucać jedzeniem na odległość. A można rzucać nożami? Z kim ja gram? Jako moi najlepsi kucharze, a przynajmniej ci, których mam akurat pod ręką, spróbujcie zrobić wszystko, co w waszej mocy, aby ich pokonać. Kogo pokonać? Wyglądają na wygłodniałych, przygotujcie się. Czy co, fabułą będzie karmienie z sucharów? O, dobra. O. Już widzę mały upgrade graficzny. Skąd weźmiemy sałatę? A. Podświetlają się, one się chyba nie podświetlały kiedyś tak. Sałata, co a i talerz. Zrobić? Ja mam talerz. Tobie chyba muszę dać. A i po prostu co? Sałatka i tu trzeba wydać. Okej. Okay. Ja tu coś mogę? Nic masz nie mogę. Sałata. Ja ci mogę, będę cię rozstawiał, bo to w sumie chyba o to chodzi. B to jest bieganie? B to jest przyspieszanie. Dobrze. Nic nie zaszło. Czy ty wyrzuciłaś pomidora? Nie. Ja nie wiem, o czym do mnie mówisz. Muzyczka jest super. Muzyczka jest super jak zwykle. Ale dziwnie grać w Overcooked i nie mieć znoszącego pada. Prawda? Taki trochę upgrade. Ogórek! Ja mogę też ogórka dać. Patrz, to dawaj nie wygląda ogórka. Jak ogórek, zobacz. To nie wygląda jak to ogórek. To wygląda jak cukinia. Mhm, właśnie ją miałem na dokładnie myśli. Dokładnie tego słowa szukałeś. Tak, dokładnie. Już tu będę wystawiał. Wystawiaj ogór, mi. Proszę. Byle nie się.
pocięłaś mi ogóra. No pocięłam cię ogóra, ale kazałeś, wszystko, wystawiłeś. Wszystko, powiem ci, wygląda troszkę lepiej taki niż w jedynce. Taki upgrade mocno graficzny, nie? Bardziej estetyczne to wszystko jeszcze. Ktoś mógł bardziej mieć... nowoczesna ta gra się wydaje. Tak, pomidor pokrojony, dobra, raz, poszło. Czas, a tamten się znaczony czas takimi kwadracikami ale trzema. Ale jaki płomień w ogóle tam z napiwki lewej napiwki dostaje, a to chyba dlatego, że od razu wiemy, czy wykonaliśmy zadanie, ale tak strzelam. Dobra, sałata pokrojona masz to jest. Wszystko pociachane. Dobra. Sałata i pomidor. Pomidor jest, sałata pociachana jest. I srób. Masz jeszcze jedną sałatę. Jeszcze pomidor. Już ciacham. Ogóra. Dobra, ogóra wezmę ci, tu rzucę jeszcze. Dobrze. Sałata, pomidor, ogór. Sałatę możesz dać. Ogór. Nie mogę tak publicznie. Ale ja tak sobie tego powiedziałem. I co? Sałata sama nie, pójść. Nie, to, dobra, to. Sałata i pomidor. Sama może pójść gdzie? Manówki? Ale w ogóle czemu te suchary takie jak wege są daj jakieś? Daj coś do ciachania, No masz. Iż wege są te suchary. Kończy. Bo one są już standardowo przyspiesza czas, widzę. Dobra, jeszcze samą, a widzę, masz że tu... Masz dwa razy samą sałatę jeszcze. Dobra. Rach i pach. Ale nie, no to my, co to dla nas? Co to dla nas taka zabawa? To tak, jest... a potem będzie pierwsza plansza i zrób. Dawaj, jeszcze zdążymy jeden. Dawaj. Pasy to się inaczej wygląda. No prawie. Nie, no kurczę. Ale mamy achievement. Ale zabrak, tak, and... Nie widzę, co tam jest. Seud Begins, to jest Seud. Ta horda umiera z głodu. Hau. O co w ogóle chodzi miał, w tej fabule? Dlaczego oni tak dziwnie tę fabułę zrobili? Nie rozumiem trochę. Nie, Kevin, nie zgrywaj teraz bohatera. Szybko, wracajcie do zamku, odwrót. Biegnę. Dlaczego mieliśmy karmić wygłodniałe sucharo zombie? Może, o co żeby chodzi? Nie nacierały na zamek i nas nie zabiły? Ale to bez sensu. Jesteście moimi najlepszymi kucharzami, ale jeśli chodzi o zwalczanie apetytu, musicie się jeszcze wiele nauczyć. Kurna na najwyższych obrotach żeśmy działali. Wraz z Kevinem możemy powstrzymać te potwory przed wejściem do zamku, ale tylko na chwilę. Jednak jeśli drożdżo zombie rozprzestrzenią się poza tereny zamkowe, obawiam się o losy cebulowego królestwa. To musi być... To jest ten polski klimat w tej grze, te cebulowe królestwo. Musimy Ty coś kliknęłaś? Nie. To samo się? Tak. How? Oczywiście. Miał. Ciężarówka z Cluster Trucka 500 właśnie została ulepszona. Wygląda na to, że po raz kolejny losy królestwa spoczywają w waszych rękach, drodzy kucharze. Siadajcie za kółko, ruszajcie w drogę i nauczcie się nowych przepisów i na miłość cebulową nauczcie się skuteczniej współpracować. To dla nas będzie wyzwaniem. Może być problem. Tak. Podobny jak prowadzenie tego pojazdu, tak, do którego wsiądziemy. Rzuć mi pomidora. Nie kazałem rzucać ci nożem w moje czoło. Rzuć mi pomidora. A tak to będzie. Możemy wyglądało. Chodzić. Możemy fajnie chodzić. Mogę... Przeszedłeś przez miskę. Wiesz, zobacz, na czym siedzę. Siedzę na chrupkach Kevina. On Kevin tego już nie ruszy. Jest tego. O, ale nie, bo jestem unicornem. A co robi unicorn? Napiernicza tyłkiem tęczą, więc no teraz shit. Wziął tęczowe chrupki. No shit, Sherlock. O, mogę z nim pogadać. No dobra, no, on mówi jest to samo. To samo mówi. Czyli wychodzimy stąd. Patataj, idziemy stąd. O. Czyli teraz mamy zadanie, wchodzimy do swojego food trucka. Moim zdaniem powinniśmy nazwać to such truck, albo coś w tym stylu. I będziemy uczyć się nowych przepisów. Sala tronowa. O, bum. Przejechałem suchara. Jej! To wszystko jest takie bardziej trójwymiarowe. O! Ale widzę, że klasycznie, tak? Mamy klasyczną mapkę jak w jedynce, mamy podstaw klasyczne nie jeżdżenie. Zmienili. Możesz sobie pojeździć, nawet ci pozwolę. Mogę? Fajnie. O, nie mogę rozjechać. No ale to, mogę go posmyrać, patrz. O, smyr. Widać od razu, komu daje się kierownicę. Taka samochodem to raczej nie zdzielisz, moim zdaniem. No, ale mogłam spróbować, tak? Ale mamy trzy gwiazdki, zobacz. Na o, dzień widzisz, dobry, że rozjechałam gwiazdki. Go. No o. Pięknie, ale one wstają, bo co są zombie, nie da się ich zabić. Dobra, dawaj, jedziemy. Gdzie? No tu do 1-1, gdzie flaga? Tu? Tu no, jest instrukcja. Tu. I cebula, zobacz. Jest. Tam się pojawiają ananasy. 20-160-300. W ogóle gra nam się tak szybko ładuje, że nie można ogarnąć. Sushi! Będziemy robić sashimi. Taką koszulkę mogłabym mieć, ładna grafika. Na co zwraca Staszek versus na co zwraca Szynka uwagę? Sposób na sashimi. Ty się naucz, bo musisz krewetki ciąć i rybkę ciąć. To dajesz mi tnę. Co to za Stefan? Stefan, siema. Nasz nadzorca? Dobra, a skąd można brać? A to jakieś typy tu są, ja co mam one tu robią? Krewetki. I je tak na surowo? A, bo oni obserwują, jak my pracujemy. Rozumiem, ale... jak to bywa w barach sushi. Byłaś kiedyś w barze sushi? Byłam. No, to oni tak właśnie pracują. Komu ja mam dawać to? Na wydawkę. Tu jest wydawka. Ale
Zaraz, to non-stop mamy... No, czekaj. Tak, ciachamy krewety nie, czekaj. I jedziemy. 8 na piwku, chyba nie trafiałem, to dlatego. Dobra, a czy krewetkę chcą? Wygląda jakby chcą krewetkę. Ten. O, dobra. Brakuje czego? Talerza? Na talerza. Przecież na talerzu no, musisz, no a jak, do gęby im wrzucasz? No, cholera wie. Dobra, rybka. Trochę nie trafiłem. Nie wnikaj. Co ty robisz? Weź, co ten, czemu ten oj, talerz patrz, talerze na ziemi? Się same uzupełniają. No bo to jeszcze jest ten poziom, tak? Że talerze chyba same się czyszczą. Chyba za szybko krewetę wrzuciła. A czy mogłabyś... Jak tu można ciskać żarciem? Oj, teraz jest niedostępna. Świetnie to zrobiłem. Tu można ciskać żarciem. Ja pójdę ci tam ten rybkę pokroić, a czemu bo nie widzę, dałaś że to chyba krewetki? Nie bardzo. Ej, weź idź do swoich bo teraz krewetek. Jest to potrzebne, a nie krewetka. Idź pilnuj krewetek, bo uciekną. Ale po co jak... Oni nie talerze chcą na razie krewetek. Albo podaj ale one same się uzupełniają. Ale mogłabyś porozstawiać talerze, tak? Ale przecież... O, proszę bardzo. Robisz tak, bierzesz krewetkę, podchodzisz tu... O, nie widzisz? Ucz ojca odcinków nagrywać i zajmij się krewetkami, kobieto. Dobra, już. Krewetki. Patrz, jak rzuciłem na talerz! Ale w ogóle jak to teraz wziąć? O, no, o. Coś spitolił, co no jest? Zawiesiłeś chodź tam tu. Rybę. Ryba, chodź tu, ryba. O, o, olej o, ją, idź robić coś innego. Czekaj, ja ją uratuję. Tu się, ona musi się zaznaczyć jakoś. Tylko ona się nie chce zaznaczać, nie chce talerza, chce rybę. Ryba. Wypierdzielaj z talerzem. Ryba, chodź tu. O jest, wziąłem ją, no. Gratuluję. Straciliśmy pierdyliard czasu, ale... Ale jest. Wiesz, można by kłaść to na ta... No o, nie! O, się przydadzą. Co żeś zrobił? Rzucam rybami po całym osiedlu. Dobra. Ale widzę, że nam się ładnie teraz... Mamy 445. Ty, 445 to w ogóle jest jakiś rekord. To miał być 300... Ja nie umiem tak na te talerze. Nie. Talerze no to trzeba normalnie, rozstawiać. No nie trzeba. Ja nie umiem ja wziąć umiem. Talerza. Coś jest zepsute. Ty jesteś zepsuty. Być może, ale ten talerz po prostu nie działa. Krzywo się ta ryba na tym talerzu kładzie. Zdążę 20 sekund, to spokojnie. Same ryby, a ja mam akurat krewetę. No właśnie, trzeba brać talerze. Dobra. I jeszcze krewetka. Nie! A, nie była potrzebna? Nie, nie była. No to to cóż. Ja sobie pomacham nożem. No to... O, krewetka. Idę! Zdążyłem. Prawie no. No, po prostu... Ale proszę cię, no zobacz. 613, kiedy mieliśmy zrobić 300, to mogłem się pomęczyć. Bo to jest taki początek, żebyśmy uwierzyli, że my potrafimy grać. Tak. Ale podoba mi się to, że też ja jestem niebieski, ty jesteś czerwona. Wszystko pasuje. Tańczy. Tylko nie jestem unicornem. Ale jesteś pandą, jesteś tym, kim lubisz być. Oto. Jestem wściekłą męską pandą. Co to jest? Co to są emotki? Można emotki? Co to było? Można emotki rzucać. Siekaj, no, rzucaj? Nas, no. A co to jest siekaj, rzucaj? Może trzeba jakoś nauczyć się też grać w to, w sensie nauczyć się nowej klawiszologii. Dobra. Mamy 3 gwiazdki, na razie jesteśmy pro. Jest dobrze. O, już czuję, że będzie... Wesoło. Czy będzie zlew w końcu? Sushi. A, i teraz już musimy łączyć składniki. Patrz, ryż plus ryba. Tak się tworzy sushi, tylko ryż plus ryba. Połącz posiekaną a rybę. A gdzie wodorosty? Ugotowany ryż i nori? Na jednym talerzu. Nori, a to może nori jest kolejną częścią. Co ci ludzie tu robią? Oni są tu w ogóle niepotrzebni. A, widzisz, jest do zawijania. Wszystko się zgadza. Czy to się gotuje jakoś sieka coś, czy po prostu się o... Czy ludzie będą nam chodzić i przeszkadzać? No nie wierzę. Interfejs trochę się różni, widzę, ale podoba mi się. A, nastawiłeś się już, dobra, jest czytelny. No i dlaczego rzucasz znowu jedzenie na ziemi? Na ziemię? Dobra, ja mam ryż, to ryż dokładam do sushi, możesz dobrze. Tam działać. Tutaj już kolejny ryż zrzucam. Jeden. I tu kolejny róż. Róż. Ryż zrzucam. Ja wezmę ten ryż z ziemi. Ktoś będzie jadł po prostu sushi z ziemi. Suszy z ziemi. Masz do ryżu. Sorry. Żu. Co tu się dzieje w ogóle? Ej, wypierdzielaj, chłopie! Weź tam jeden ryż na górze dorzuć. Ale nie mogę, bo tu już na dole jest wszystko przygotowane. O, dobra. I bierzemy. Ja tu dbam o ryż. Dziś. Dbam o ryż dziś. Dobra, masz. A czy talerze same się znowu myją? Całe szczęście. Nie wiem, ale jeszcze jakieś są. Dobra. Widzę, że wszystko jest takie samo. W sensie, że nie na ma razie różnicy. Tak. To idę gotować ryż. Proszę bardzo, ja kolejna dawka ryżu. Posiekam, a tam jest taki mostek i oni z tego mostku do nas schodzą. Właśnie, ale zobacz, wszystko jest w klimacie japońskim, więc spoko. Tu brakuje jeszcze ryby. Już siekam ryby. A nie, tu jest wszystko, tu jest gotowe. Dobra. 32 na piwku.
Talerze są potrzebne. Dobra, talerz. Raz. Aha, bo ja chciałem właśnie... Dobra, dwa. Okej. Ja dorzucam kolejny ryż, chociaż nie wiem, czy akurat tyle trzeba go gotować. Ja pomogę ci może w ciachaniu. Dobra. Rybka. O, dobra, rybka. Chodź. Rybka tu. I wodorosty jeszcze. Wodorost też, wodorost. Dlaczego to nazywasz? To nie jest wodorost, to jest... Nani, nami, lami... Nori. Nori, o! No ja zapominam. Ja w ogóle sushi nie lubię i w sumie chyba... To jest jedna z niewielu rzeczy kulinarnych, gdzie się zgadzamy, nie przepadamy za sushi. No nie, ja nie jestem fanką też. Czemu ty położyłaś tu? Weź, a czemu nie? Jak tam mogę i od razu tam układam? No i przez ciebie nie trafiłam. Ale porządek musi być, ja kroję rybę. Dawaj, tego ryża. O, proszę, i sushi, proszę bardzo. I sushi, sushi, to się nam. No weź spadaj, chcę odstawić garnek. Ale przez ciebie spaliłby się ryż, no to kurde. Ale przez ciebie rybę wzięłam. No to, a kto ci bronił? Jej nie wziąć, w sensie? Dobra, to ja idę rybkę kroić. Ryż się nastawił już. Ryż już działa. O, tu proszę bardzo, jest rybka. Chłopie, wyłaź stąd, włazisz mi pod nogi. Ty mówisz do mnie czy o tym gościu? No przecież po co dobra, do wodorosty. Ciebie mam gadać? Faktycznie, po co do mnie masz gadać? O, dobra, chyba już nie... Dobra, jeszcze ten ryż damy radę. Może jeszcze jeden ugotuję. A dwa wrzucę. A co? Wodorosty. Tutaj jeszcze rybeczka, proszę bardzo, rach, ciach, ciach. Dawaj, ryż, gotuj się. Dawaj, ryba. Ryż, dawaj. Dawaj, a ja też poczekam. Dawaj, ryż! Ryż, dawaj! Dawaj! Ha! Nieźli jesteśmy. No kurna, jeszcze dwa dodatkowe. 1204! Ło! Ale jestem z nas dumna. Trzy razy ponad normę, no po prostu nie. I przestaną oglądać serię, za mało lamp. Rekordy. A poczekaj, jak to się rozwinie, to mi się wydaje, że będziemy mieli jedną trzecią. Co my, co chodzi z tymi emotkami? Okej. Okay. A to co, trzymając Y można pokazywać jej, emotki? Patrz. Tak. Udało nam się. O, coś się przywiesiło. Ło, mamy nowego kucharza. Czego... Trochę nie nasza stylistyka, ale znowu chorwackie gacie. Ale wygląda jak Roman ogólnie. Roman, bardzo się opalił Roman od ostatniego naszego spotkania. Roman lubi czekoladę. Sobacz. O, rybki. Dobra, jeszcze jeden dzisiaj polecimy. Bo ogólnie będzie tak, dzisiaj jest jeden odcinek, wiadomo, nagrywamy go na szybko, bo dzisiaj jest premiera. Jak tak, jakoś tak się stało, że Team 17 nie podesłało mi klucza wcześniej, więc gramy tak po prostu, ale jutro wrzucimy wam dwa odcinki. O, myjemy talerze. Żebyście się mogli, kurka, razem z nami pocieszyć tą grą, bo no jedynka była naszym ulubionym koopem, obok Human Fall Flat i czego tam jeszcze? Towerfalla. I Towerfalla. Mamy mycie talerzy teraz. Dobra. To ogórek. To jak reweta. Gdzie się sieka? Ale zobacz, że teraz... Siekalnia jest u ciebie. Zobacz, że teraz wystarczy, że naciśniesz X, żeby kroić. Nie trzeba trzymać X-a, żeby co kroić. Co gotujemy? Ryż musimy ugotować, słyszę. To jest różnica, tego wcześniej nie było. Nie, kreweta, chcę ryż. Sushi trzeba robić, ale tym razem sushi z ogórkiem, a nie z rybą. Jak się nazywa sushi z ogórkiem, a nie z rybą? Nie wiem, nie znam się na sushi. To dziwne, bo to akurat... Dobra, tu jest podkrojona krewetka. Czemu wzięłaś znowu krewetkę? Nie wiem, jakoś mnie tak... A dlaczego nie gotujesz ryżu? Proszę. No przecież gotuje się. Ja ci dam jeszcze jeden ryż, proszę, do trzeciego garneczka. Masz ugotowany ryż. Dobra, a czemu... Okej, okay, to masz garnek. Dobra, to ja wydaję pierwszego suszaka. Krewety są po drodze, dobra, świetnie. Talerz potrzebuję. Pokroję też ogórka. Ogórek jest. Talerz. Masz ryż. Biorę talerz. Dobra. Ryż jest, ogórek jest. Potrzebuję... to wszystko. I jak się nazywa ten kauczuk okrągły? Co? No ten kauczuk, no. Jak się to nazywa? Bambus? Ryż. Kauczuk ten, co się owija. No, jak ty to nazywasz, kurczę? Wodorosty? Wodorosty, no kauczuk. Potrzebuję czystego talerza, dobra, jest czysty talerz. Masz, nawet myję więcej. Ale jaka tu jest panika? My dopiero zaczynamy, ale panika tu jest, bo tu widać, że jest panika. A, poproszę ogórka. Już, moment, możesz muszę ryż wyjąć. Dwa nawet możesz wrzucić mi ogórki. Czekaj, bo mi się zaraz przypali. Dobra, ale... Masz ogórka. Co to jest, talerz z ryżem? Tak! A, i jeszcze jeden ogórek, żeby go pokroić. Tak, dobra, sushi poszło. Dobra, talerz. Talerz i krewetkę połącz z talerzem. Masz krewetkę na talerzu już. Dzięki. Dobra, okej. Okay. Kreweta leci. Poszła, dobra, jeszcze jedna kreweta jest potrzebna. Masz ryż na talerzu. Kreweta, kreweta. Kreweta to taka morska kobieta. Serweta? Nie. Płaszczyk zielony. Kurde, ja nie mam tego nazwać dwa razy tak samo. No ten zielony, kurde, no, dynks. Daj no ryż tutaj na tę stronę. Albo dobra, potrzebuję talerzy. Talerzy. I dużo krewetek. Trzy razy krewetki.
Aha, to rozumiem, masz. Że... Okej, dobra, kreweta. Poszła. Jeszcze jedna kreweta, ryż przy okazji... Kreweta z ryżem to w ogóle jest do śmieci, no kobieto! Ale ja chciałam rzucić na pusty talerz ryż. Ja zabieram stąd, bo widzę, że tu jest jakaś panika się dzieje. Poproszę ogórka. No weź tu myj. O, kończy się czas. Ogórka poproszę. Masz. Kreweta jeszcze jedna. Jak dasz mi jeden talerz, to zrobię jeszcze jedną krewetę. Właśnie próbuję go wziąć. Jakoś tak szybko ten czas teraz poleciał, jakoś tak... ogórek, dobra, ogórek. Kroimy ogórka i kroimy... O kurde, nie trafiłem ogórkiem do ryżu! Ach, więcej nie zdążymy. Jeszcze jedną krewetkę damy radę. Dawaj! Dawaj, kreweta! Uhu! Dasz radę! Zaciąłem się na bambusach! Co zrobiłeś? Zaciąłem się na bambusach. Ty no, panika w tyłkach. Poślady spięta, tu 514. Dobrze, moi drodzy. Nie mogę, jak ten Kevin skacze. W ogóle jak ta cebula skacze. On wygląda, jakby był jeden kiełbasianem naftykany. I te twoje gwiazdorskie okulary. Jak te teraz... No właśnie, no ba. Ale on... Wydaje mi się, że on ma szyszkę, ten unicorn ma na czole, a nie ten... Bo to jest jednorożek. Jakby lubił lody, nazywałbym go jednorożek. Dobra, moi drodzy. Ta paniczna przeprawa nasza pierwsza dzisiaj właśnie teraz się skończyła. O! Ukryte poziomy, gdy spojrzysz sekretne kryteria z kolejnego poziomu. A co to są sekretne kryteria? Dowiemy się po drodze. Ale tu już mam ukryte... Nie, to powinno być tak. I tego dowiemy się w następnym odcinku. I tego dowiemy się w następnym odcinku. Przełączniki. Odkrycie przełączniki podnoszące podesty, dzięki którym możecie dostać się do trudno dostępnych obszarów. Oż kurde, to jest... Ty, to ukryte... już jest jakaś taka... Ciężka technika. O! Śmieliliśmy się w amfibię. A czyli tutaj trzeba będzie... Tutaj wymyślili jeszcze zabawę w odkrywanie sekretnych... Przejść do sekretnych poziomów. O Boże, poziomów. Będziemy po tej mapie godzinami jeździć. Ale to jest fajne. Ej, to pomysłowe jest bardzo. Moi drodzy, ten oto sekretny poziom z Kevinem obczajmy w kolejnym odcinku. Nie martwcie się, on już jest jutro. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Jest nieźle, podoba mi się. Jest dużo emocji, jest dużo zabawy, dużo frajdy. I jeszcze nie rzucamy padami. Jeszcze nie rzucamy padami, ale już powoli ta panika na zasadzie, o Boże, tutaj coś trzeba dorzucić. A może ja nie już mam, od następnego odcinka? Nie mam zielonego płaszczyka zwanego Romi, Mami, Reni, Feni. Nori, o! Noria, pamiętaj, tak jak ta gra. Noria. Kojarzę Norię. Ale... Ta z wyspami. Czekaj, Nori mi się może z czymś innym musimy się skojarzyć. Nori, mam... Bo ją boli. Nie no, Nori mam krzywe... pierogi. Co? Moi drodzy, idziemy także sobie do stąd. Następnego odcinka. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia. Cześć! Cześć!